auta Meki. Teraz z kolei boczny wiatr dość mocny się pojawił, dlatego Miran Tepeš nie puszcza Fina. Tepeš, Župan, Ulaga, Debelak, to była ta wspaniała czwórka. Wcześniej jeszcze był Bajc w gronie tych zawodników, teraz Fin w powietrzu. Uła, całkowicie zepsuty skok. Tak, ale jest ogromny kłopot. Tak, troszeczkę wiruje powietrze w tej chwili. Za progiem skoczni Hautamäki trafił w pustkę. W związku z tym no, nie doleciał do tych dobrych warunków i, no, i tak się to skończyło bardzo krótkim skokiem. 95,5 metra, proszę Państwa, za chwilę Adam Małysz tymczasem. No, teraz nie wiadomo, co ma zrobić Tepeš, dlatego że